Cześć moi mili, z tej strony Adam Hodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. W dzisiejszym unboxingu wystąpi numer 91 z serii Wrzesień 1939, którego wydawcą jest polska firma First to Fight, a pierwsze skrzypce w tym unboxingu, główną rolę będzie grał ten oto model, jest to niemiecki czołg Panzerkampfwagen 38 T Aus C, czyli już do tej pory ukazała się wersja AB, teraz mamy C, no, czekamy teraz na wersję D i ten model jest tutaj w jednym numerze, znajdziemy dwie wersje tego samego pojazdu. Pierwszy raz coś takiego widzę, że właśnie nie są elementy innej wersji pojazdu wycinane. Tu będziemy mogli wykonać właśnie, tak jak tutaj na ilustracji, na artboxie, wóz dowodzenia, czyli czołg łączności z anteną. Tutaj proszę bardzo, czyli będzie to Panzer 38 Aus C Command Tank, po tutaj to czytanie niemieckie i tej niemieckiej nazwy pozostawiam fachowcom, Niemcom. Dziękuję Wam bardzo za to. W każdym razie mamy dwie wersje. Podstawowy Panzer Camp Wagon 38 AuC i czołg dowodzenia, tak samo Panzer 38AWC, czyli mamy antenę trzepakową i bez karabinu, drugą wersję. Osoby, które znają to wiedzą o tym, ale dla osób, które nie znają, na drugiej stronie opakowania e, znajdziemy krótki rys historyczny tego e, czołgu w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej. Znajdziemy malutki taki schemat e, malowania. E, również producent nam sugeruje, jakich producentów farb używał do malowania, czyli korzystał z walecho i Hataki. Tu są numery tych farb i mikroinstrukcja. No, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o samo pudełko, ale zostaje nam jeszcze magazyn. No i co w magazynie? Bardzo proszę, fajna rzecz, ponieważ jest kontynuacja, część druga: Obrony Północnych Granic, której, autorko, którego autorką, podkreślam autorką jest Karolina Róża Kowalczyk. I Róża zaczęła pisać właśnie również w miesięczniku, pff, przepraszam, w magazynie. E, tutaj krótki rys historyczny, właśnie kontynuacja e, obrony północnej granicy. E, tutaj widzimy, że ciąg dalszy nastąpi w kolejnym numerze i proszę bardzo, tutaj autorka również e, udostępnia źródła, z jakich korzystała, pisząc te już dwa artykuły. Mamy również biografię jednego z generałów niemieckich, których brał udział właśnie w wojnie na Froncie Wschodnim, czyli tu już możemy mamy sygnał, że ukażą się również modele wojsk sowieckich, czyli na pewno piechota pojawi się, na pewno się pojawią samochody, pojawią się samochody pancerne, jak i również czołgi sowieckie. Na środku magazynu zawsze znajduje się właśnie powiększone grafika, jak pomalować ten model, jakie farby, producenci oraz oczywiście mamy ciut większą instrukcję, jak i również krótki rys techniczny tego modelu, a zawsze w tej bocznej stopce na marginesie. Dzisiaj Tomek Świderski pokazuje jak szybko, sprawnie pomalować czołg, żeby jeszcze nadać mu takie cienie, żeby to nie był taki monolit, monolit jednym kolorem pomalowany. To wszystko jest tutaj uwzględnione, widzę, że to jest na starszym modelu, to jest Panzer 38A, bo tu mamy biały krzyż, czyli zdublowany, nie pokazany ten model, a szkoda. I tu mamy taką charakterystykę czołgu właśnie pancer 38C, jak i również tutaj właśnie mamy o pancer 38D. Skład tutaj Plutonu do gry bitewnej, Panzer z wrzesień 1939, ale tutaj już najprawdopodobniej będzie to front wschodni. Albo jeszcze na przykład może być Francja lub Bałkany. Przedostatnia strona to reklamy pracowni mikromodelarskich w Warszawie. A na ostatniej stronie reklama oczywiście samego systemu gry bitewnej, wrzesień 1939. A teraz zaglądamy do pudełka i ciekawe co nam wypadnie. No i proszę bardzo, z, pudełek, z pudełka wypadają nam dwie strunowe torebki. Brawo, Tomku! Widzę, że oglądasz. Słuchasz tych moich e, bidoleń nad ekologią i zaczęto pakować modele nie w jednorazowe folie, tylko w wielorazowego e, użycia. Torebki strunowe, wszystko. Więc folia nie pójdzie od razu do kosza, no jedynie ta z pakowania takiego w folię jednorazową. Może nad tym też trzeba będzie pomyśleć jakieś inne rozwiązanie. Proszę bardzo. I to znajdujemy w dwóch torebkach. Tyle elementów. Mamy, proszę bardzo, ja sobie teraz będę układał, Mamy ramkę R, którą ja nazywam rezerwową. Ramkę mamy B. Mamy tutaj ramkę A, która się tak prezentuje. Tu mamy kalkomanie i mikrorameczki. Proszę bardzo, mamy ramkę z częściami do kadłuba, wieży, układu jezdnego i elementów dodatkowych, między innymi nową ramkę, tutaj proszę bardzo, z anteną trzepakową. A teraz obejrzymy sobie Poszczególne ramki i zobaczymy jaki jest na nich detal. I proszę bardzo, na placu boju pozostaje ramka A, która zawiera dół kadłuba, jak i również układ jezdny. I przyjrzyjmy się teraz troszeczkę, jak wyglądają tuż ci, co oglądali poprzednie odcinki, gdzie prezentowałem pancer A38A i B. Znają pewnie te ramki, ale naprawdę warto jeszcze raz się nim przyjąć. Bardzo ładny detal, mimo tego, że są to modele. Proste, uproszczone, tak? ale nie oznacza to, że ten detal jest tutaj powiedzmy nie wszędzie zamieszczany przez producentów. Niektórzy producenci robią gładki spód, dziękuję bardzo, pozamiatane, macie prosty model. Tutaj jeżeli chodzi o firmę First to Fight, kładzie duży nacisk na jakość i detal modelu, tak żeby on przypominał jak najbardziej historyczny model to bardzo się ceni i tu mamy właśnie bardzo ładnie wykonane czysto bez nadlewek bez żadnych wklęśnięć właśnie zestaw kadłuba. Ciągiem dalszej tej ramki jest układ jezdny. Bardzo proszę, jest to tutaj mamy układ jezdny jest w całości. Mamy również na tej ramce hak i jeszcze jeden element, którego nie rozkminiłem, po prostu na czołg naklejany. A tu mamy koła napinające i koła napędowe. Szkoda, że akurat zrobiono od drugiej strony koła luźno, które wklejamy, tak? bo te koła wklejamy tutaj, a powinno raczej z frontowej, z tej strony, którą my widzimy, żeby te elementy właśnie były jak najbardziej delikatne. I te elementy powinniśmy wklejać, no ale tak wyszło, jak wyszło. No i bo tutaj mamy troszeczkę bardziej pogrubione te elementy w stosunku do tego elementu. Tutaj proszę sobie, zerknijcie, jakiej grubości jest to koło, a jakiej grubości jest koło na całości układu jezdnego. Teraz zaprezentuję Wam ramkę R. Czyli przeze mnie nazywaną rezerwową, a dlaczego już Wam wytłumaczę, to są elementy tylko i wyłącznie kadłuba do wersji A, B, C. I teraz tak, pozostałe elementy nadają się do wersji D. A ta ramka R najprawdopodobniej w momencie pojawienia się modelu Panzer 38D. Gdzie jest inna konstrukcja kadłuba, tam było już z przodu wszystko prosto. Troszeczkę jej różnił się. Zmodyfikowany został kadłub, jak i również pewne elementy techniczne rozwiązania. I po prostu ta ramka najprawdopodobniej, przy tamtym no musi wypaść, tak, żeby był prawidłowy D. No to ta ramka idzie out. Też powiem Wam bardzo ładnie wykonany detal. Jest tutaj z kucha. Tu powinna być między błotnikiem a tą klapą. Powinna być przerwa. Tak, tu był wentylacja, można powiedzieć, w ten sposób, silnika. No ale ktoś gdzieś nie dopatrzył, chyba i wyszło jak wyszło, ale to nie oznacza, że model jest dyskwalifikowany. Wręcz odwrotnie, bardzo ładny model, naprawdę. Wiele osób na pewno o tym nie wiedziało, że tu powinna być przerwa. Szkoda, że ten element nie jest podnoszony, albo po prostu ten tył nie jest po prostu elementem oddzielnym. Tak prezentuje się ten zestaw. Polecam go każdemu sklejaczowi bardzo zaawansowanemu, jak i mniej zaawansowanemu. Naprawdę czysta przyjemność sklejać się z tym i tu mamy ramkę B, która jest poświęcona tylko i wyłącznie wieży. Tu mamy 99% elementów wieży, jak i również mamy wyposażenie. Tutaj mamy na przykład ten element, jest to element wyposażenia kadłuba do wersji dowódczej i zwykłego czołgu w wersji C. Tutaj dodatkowo mamy karabiny maszynowe, które wklejamy do wieży, jak i również dojazma tutaj w kadłubie. Mamy peryskop, który montujemy w wieży. Mamy tutaj lufę, tak samo spód i włas do wieży. Bardzo ładnie to wszystko jest wykonane, czysto, przyjemnie, i naprawdę te części pasują do siebie. No i tutaj taki hości, trzy malutkie rameczki. Tak? Teraz do łapy mi wpadła ramka E, gdzie mamy elementy właśnie wieży, jak i również oświetlenia. Tu mamy przód wieży, gdzie montujemy na przykład również karabin maszynowy, ponieważ to był trzybroniowy czołg, czyli działo i dwa karabiny maszynowe w kadłubie i w wieży. Czyli wieża jest dwubroniowa, krótko mówiąc. Również bardzo ładnie i pasuje ten element. Bardzo ładnie wkleja się do wieży. To jest ta nowa ramka z anteną z trzepakową. Tu mamy górę anteny, jak i również elementy do zamocowania na tyle kadłuba. Tak samo. Delikatnie wykonane, nie są to jakieś grube rury takie, że po prostu yy, nie wiadomo co z nimi robić pancerna. Bardzo ładnie zeskalowane, oddany detal, jeżeli chodzi o samą antenę trzepakową. To jest ramka P. No i ramka taka bliźniacza, tak? G I F ramka F zawiera uchwyt na kadłub jak i również lampkę nocną notka tak zwanego i tutaj ramka G to jest przód czołgu montujemy go tutaj z przodu kadłuba wklejamy tutaj w to miejsce cyk bryk a te pałąki te wąsy powiedzmy takie czujki to są uchwyty do błotników i ostatnim elementem jest zestaw kalkomanii. To jest zbiorczy taki zestaw kalkomanii. Zauważyłem do wszystkich 38. Zobaczymy, jak w wersji D nie o ile się pojawi. I tutaj mamy mikroblaszkę. Bardzo fajny ukłon w kierunku naprawdę modelarzy. To są specjalne takie tablice, na których naklejamy numery wozów a tu składamy z tych elementów dodatkową skrzynkę, którą mocujemy na błotniku czołgu. No i posłuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o 91 numer z serii Wrzesień 1939. Dziękujemy bardzo aktorowi, który grał główną rolę dzisiaj, czyli czołgowi Panzer 38 T, AOC to był nasz główny bohater dzisiaj, gwóźdź programu powiedzmy. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało. Zapraszam do komentowania modelu. Proszę zwrócić uwagę, że są, w jednym pudełku mamy dwie wersje czołgu. Mamy wybór, albo C, albo ale dowódczy. Lajkujcie, subujcie. No i przede wszystkim zapraszam Was do sklepu. Pod filmem znajdziecie link do sklepu do bezpośrednio właśnie tego modelu Panzer 38 Aus. C. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia, zobaczenia.